Jest i on, nowy Trion 660. Przedpremierowo na pokazie. Premiera oficjalna i embargo prasowe będzie zdjęte dopiero 5 sierpnia, natomiast nagrywam sobie to trochę wcześniej, żeby wrzucić wam ten film tak szybko, jak to będzie możliwe, już w dniu premiery. Następca Tucano 440 z większym bębnem, parametrami ten kombajn jest bardziej podobny do starego Lexiona poprzedniej generacji. Klas wreszcie oficjalnie zaprezentował swój nowy kombajn przeznaczony dla średnich gospodarstw, następcę popularnego Tucano, czyli Triona. Niemcy dość długo kazali nam czekać na coś nowego w tym segmencie rynku. Seria Tucano debiutowała bowiem już aż 14 lat temu, zastępując wtedy poczciwe Mediony oraz Megi. W dzisiejszym odcinku mam przyjemność przedstawić wam wszystko, co powinniście wiedzieć na temat Triona oraz to, co zaobserwowałem uczestnicząc w kilku pokazach przedpremierowych, które to miały miejsce w lipcu. Obecnie klas jest w trakcie demo tour po Polsce. Dealerzy również w sporej większości poodbierali już swoje kombajny, także możliwe jest, że Trion zawita też w niedługim czasie do waszej okolicy. Jak zwykle pamiętajcie o dołączeniu do naszej grupy na Facebooku Mechanizatorzy Mateo 780 oraz o pozostawieniu pod tym filmem łapki w górę oraz suba, jeśli się wam spodoba. A tymczasem, nie przedłużając już dłużej, przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. O tym, że klas pracuje nad nowym kombajnem, który miałby zastąpić Tucano, mówiło się już od kilku lat. Nowy Trion to dla mnie taka odpowiedź na wszystkie zarzuty, jakie często można było usłyszeć pod adresem Tucano ze strony konkurencji. Mała silnica bębna, niewielka powierzchnia sit, niewydolne wytrząsacze generujące straty, te i inne zarzuty mocno wzięli sobie do serca inżynierowie klas. I to widać gołym okiem, gdy tylko przyjrzymy się specyfikacji Triona. Bęben mucący 600 mm względem 450 w poprzedniej generacji, większe sita, większe wytrząsacze, dużo potężniejsze jednostki napędowe. Tak naprawdę Trion z Tucano wspólnego ma niewiele poza gabarytami. W rzeczywistości dużo bliżej jest mu do Lexionów pierwszej generacji i chyba coś jest na rzeczy, bo układ omłotowy wygląda jak żywcem wyciągnięty ze starego Lexa. Trion, podobnie jak Tucano, może być wyposażony zarówno w konwencjonalny układ omłotu z bębnem APS oraz 5- lub 6-klawiszowym wytrząsaczem, lub też w system hybrydowy z jednym lub dwoma rotorami. Przy czym, jak zapewne wiecie, w systemie hybrydowym klas APS Hybrid rotory odpowiadają jedynie za separację, a właściwy omłot odbywa się na konwencjonalnej mocarni. Oczywiście zmiany nie kończą się tylko na omłocie. Porównując Tucano i Lexiona, lista opcjonalnego wyposażenia wydawała się dość uboga. Mnie chyba najbardziej drażnił brak możliwości dołożenia blokady mechanizmu różnicowego i zaawansowanej automatyki, takiej jak CMOS Automatic. W przypadku Triona wszystko się zmieniło. Trion ma dostęp do praktycznie wszystkich opcji wyposażenia, dotychczas zarezerwowanych tylko dla flagowego Lexiona. Chcesz mieć w stronie blokady napędów? Proszę bardzo. A może CMOS Automatic? Nie ma sprawy. A jeśli tego byłoby mało, to Triona można doposażyć nawet w fabryczny układ gąsienicowy TerraTrak. I na tym właśnie polega myśl przewodnia Triona, czyli Trion stworzony dla Ciebie. Tak naprawdę przy konfigurowaniu Triona ogranicza Was już jedynie Wasza wyobraźnia oraz niestety portfel, bo jak wiadomo, w przypadku marki premium, takiej jak Klas, za niektóre dodatki przyjdzie Wam naprawdę słono zapłacić. Miałem okazję trochę pokosić największym klawiszowym Trionem o oznaczeniu 660, a że akurat byłem świeżo po powrocie z Rumunii, gdzie pracowaliśmy Lexionem 6800, mogę wam powiedzieć, że tymi kombajnami kosi się praktycznie tak samo. Oczywiście nie mam na myśli wydajności, bo ta będzie różna, a bardziej wrażenie płynące z pracy. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że kabina Triona sprawia wrażenie nawet nieco większej niż w Lexionie, gdyż jej słupki zostały odchudzone, na czym mocno zyskała widoczność przez przednią szybę. Niestety tutaj inżynierowie musieli pójść na pewne kompromisy, gdyż tam, gdzie w Lexionie w słupkach mamy nawiewy klimatyzacji, w Trionie jest po prostu goły metalowy profil. Nie wygląda to jakoś bardzo źle, natomiast od razu rzuciło mi się w oczy, gdy wszedłem po raz pierwszy do kabiny. Duży plus to bogate wyposażenie standardowe. Dwustrefowa klimatyzacja, elektryczne lusterka czy oświetlenie LED. Co prawda nie full LED, ale to i tak duży plus dla klas. Trion to obecnie chyba najlepiej wyposażony w podstawie kombajn w tej klasie. Ogólnie o podobieństwach Triona do nowych Lexionów można by mówić bardzo długo. Dużo łatwiej jest natomiast powiedzieć, czym różnią się te maszyny. Lexiony 5000 oraz 6000
posiadają jeden dodatkowy bęben, którego Tryon nie posiada. W zamian za to otrzymał on bęben MSS nad wytrząsaczami, którego zadaniem jest rozluźnienie słomy i przyspieszenie separacji. Oprócz tego mocarnia Trona ma, tak jak mówiłem, 600 mm, natomiast Lexionów aż 755. Jasnym jest, że te różnice wpływają na wydajność, jednak powiedzmy sobie wprost. Czym różniłby się Tryon od Lexiona, gdy miał dokładnie taki sam system omłotu? No właśnie, za bardzo niczym. Oprócz tego zmianie uległa także jednostka napędowa. Sercem Tryona nie jest już znany stukano silnik Mercedes-Benz, a kamień z produkcji amerykańskiej, który już wcześniej swoje zastosowanie znalazł w odświeżonym Avero. Nie byłem szczęśliwy z tej zmiany, natomiast daję tym motorom szansę. Miejmy nadzieję, że okażą się one równie oszczędne co Mercedesy. Tryona od Lexionów ma odróżniać także i cena. W końcu jest to kombajn dla średnich gospodarstw. Ta ma się plasować gdzieś między Tucano a Lexionem, natomiast pełne cenniki poznamy dopiero we wrześniu wraz ze startem akcji promocyjnej Przedsmak 2022. Ogólnie nowy Tryon zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie i spełnił wszystkie moje oczekiwania, a nawet trochę więcej. No bo umówmy się, kto spodziewał się Terratraka w tej klasie kombajnu. Klas obecnie będzie zbierał zamówienia na nowe kombajny i pierwsze maszyny powinny zacząć zjeżdżać do rolników już na przyszłe żniwa. Na koniec dodam jeszcze, że wraz z rozpoczęciem produkcji Tryona zakończona została produkcja serii Tucano. Ostało się jedynie najmniejsze Tucano 300 z układem omłotu bez APS. I to by było chyba wszystko, co chciałem powiedzieć na temat nowego kombajnu Klas Tryon. Jeśli komuś mało informacji na jego temat, to serdecznie zapraszam Was na kanał Klas Polska, gdzie możecie zobaczyć serię materiałów prosto z pola z moim udziałem, nagranych podczas pokazów przedpremierowych Demo Tour 2021. Wszystkie linki oczywiście w opisie filmu. Zapraszam Was także do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Mechanizatorzy Mateo 780 oraz do pozostawienia pod tym filmem łapki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, jeśli się Wam spodobało. A tymczasem ja się z Wami żegnam, wielkie dzięki za dzisiaj i do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale.